Na sportowe emocje z regionu zaprasza sieć restauracji Hanoi. Orientalny smak miasta. Sponsorem programu są Płytki Rokitki, salon płytek i armatury sanitarnej. Na piłkarskie podsumowanie tygodnia zaprasza firma Saler Polska z siedzibą w Legnicy. Oficjalny dystrybutor sprzętu sportowego marki Saler w Polsce. Wtorkowe popołudnie, 29 dzień września. Radosław Salamon, witam i zapraszam na kolejny odcinek programu Piłkarskie Niższe Ligi. Wraz ze mną w studiu współtwórca programu Piotrek Fortuna. Piotrek, witaj serdecznie. Witam serdecznie. Piotrek, było kilka niespodzianek. No, ten weekend dla nas też troszeczkę utrudniony, no bo wiemy, gdzieś kilka spotkań odwołanych w ostatniej chwili. Nawet zmiany gospodarzy były, to też utrudniło nam zebranie w takiej ilości materiałów, jakie byśmy chcieli, ale źle nie było. Ale było też ciekawie właśnie na boiskach. Między innymi pierwsze zwycięstwo Legnickiego Pola, a pierwsza porażka Karkonoszy Jelenia Góra. To bardzo duża niespodzianka, myślę, że największa wśród ostatniej serii gier. Nas cieszy, no bo to wiadomo, zespół z naszego regionu. No porażki, druga porażka Unii Miłe Radzice z rzędu, pierwsze zwycięstwo Sparty Grębocice w czwartej lidze, no i przełamanie zrywu Kłęba Nowice, to takie chyba kluczowe elementy tego ostatniego weekendu. Jeżeli coś pominąłem, to proszę, upomnij mnie. Mi się wydaje, że wszystko doskonale powiedziałeś. Wymieniłeś chyba te największe niespodzianki i no, ewentualnie przy omawianiu wyników może gdzieś złapiemy jeszcze coś, ale na szybko mi nie przychodzi nic innego do głowy. No rzeczywiście wielkie brawa dla Legnickiego Pola, szczególnie no, wygrać, można powiedzieć, tak jak dobrze to powiedzieli, twierdza złotnicza padła w Jeleniej Górze. No wielkie brawa dla chłopaków, bo nikt się nie spodziewał tego. Na pewno mieli powód do świętowania w weekend. Co jeszcze? W tej kolejce się działo, no tak jak powiedziałeś, no odwołane mecze przez warunki pogodowe. Dobrze, że nie przez COVID. Tak, dokładnie. Za tydzień w sobotę też będziemy mieli troszkę utrudnione, bo wiadomo, będzie przełożony live też przez pogodę i nie będziemy mieli operatorów, więc może się uda jakiś jeden mecz w sobotę ograć, ale też może tych materiałów być mniej. To, co mnie najbardziej zmartwiło w tym tygodniu na boiskach, przede wszystkim praca sędziów, bo to, co chwaliliśmy w tamtym tygodniu, że sędziowie na naprawdę wysokim poziomie sędziowali, w tym tygodniu prawie na każdym boisku, na jakim byłem, no sędziowie sobie nie dawali rady z meczem, a nawet bym powiedział, że nie tyle nie dawali rady, co próbowali przejąć pałeczkę od zawodników i to oni chcieli być gwiazdami spotkania. To nie powinno być tak, że sędzia jest głównym elementem show, tylko sędzia powinien się schować gdzieś w cień zawodników i po prostu nie utrudniać gry i przede wszystkim być rozjemcą, żeby nikomu się nie stała krzywda, a nie pokazywać, że to on jest panem świata i meczu, tak? Więc tutaj apel do sędziów, żeby gdzieś tam to sobie przemyśleć. No, tydzień temu o tym też rozmawialiśmy, tak? Właśnie, żeby czasami tym doświadczeniem się wykazać, tak jak w przypadku starszych i bardziej doświadczonych sędziów, żeby to doświadczenie przelać właśnie na boisko i jak gdyby ułatwić, tak jak powiedziałeś, grę w piłkę, a nie przeszkadzać. No i przede wszystkim w tamtym tygodniu no, wiele osób chwaliło pracę sędziów, tak? A teraz mamy no, diametralną zmianę. Miejmy nadzieję, że to po prostu przypadek, zła pogoda i przez to zły nastrój wśród arbitrów. Zgadza się. No, był to też weekend goleadorów, jak to mówią. Były po 5 bramek, po 4 strzelane. Postaramy się gdzieś tam coś tam wyłuskać z tych poszczególnych lig, tych zawodników, którzy w nieprzeciętny sposób wpisywali się na listę strzelców. Mam nadzieję, że uda nam się. Chyba 6 bramek to był? Wojtek Jurak, tak. Tak, jeżeli. No i jeżeli też dobrze. Muszę przeprosić Michała tak. Kaliciaka, o którym ostatnio zapomniałem. Teraz 2 bramki, 2 asysty w meczu z Wilkowianką, więc tak, królowi oddajemy co królowi.
Królewskie. Zgadza się. Pominęliśmy tydzień temu, mówiąc, że Bartek Bielak, no ale chyba już w tej chwili się zrównali bramkami tej lidze. No ale Michał już strzela od lat też dla Zagrodna te bramki, także no kawał napastnika jak na te ligi. Więc... No i też to jest właśnie to, te niższe ligi, no ogrom drużyn, ogrom nazwisk, no jeszcze się uczę. Ale to też nie sposób też wszystko gdzieś pamiętać w danej chwili, bo pojawia się nagle taka mała przysłowiowa dziura w głowie i choćbyś chciał, to sobie nie przypomnisz. No jeżeli jest 130 chyba ileś zespołów, no to proszę sobie wyobrazić, ile jest zawodników, tak? Nie mówimy o zawodnikach, którzy grają co tydzień, ale są też te kadry, mają zawodników czasami po 40, po 50, więc no nie sposób tego wszystkiego gdzieś ogarnąć. Staramy się na tyle, ile możemy. Jeżeli możecie, w miarę możliwości, podpowiadajcie, jeżeli jest coś ciekawego, coś się wydarzyło, wysyłajcie informacje. Ktoś strzelił ileś bramek, ktoś nie wykorzystał 3 rzutów karnych, jak Martin Palermo swojego czasu, więc... Tak, trzeba takie smaczki wykorzystywać. Dokładnie, to też jest po to, żeby tutaj gdzieś o tym powiedzieć, jak coś dzieje się fajnego. No i oczywiście prosimy o materiały najpóźniej do godziny 22 w niedzielę, bo... Tak, w poniedziałek już zaczynamy montaż od samego rana, więc no dziękujemy. Na przykład w tym tygodniu jest jeden materiał, znów materiał bramkowy z pierwszej grupy legnickiej B-klasy. Koźlice, dobrze mówię? Tak, Koźlice, przepraszam, Sokół Niechlów, Błyskawica Luboszyce. Dzięki panu Markowi Nowakowi, trenerowi Błyskawicy Luboszyce, udało nam się zdobyć dla państwa materiał wideo właśnie. Taka będzie krótka relacja z tego, jak padały bramki w tym spotkaniu, ale zanim o tym, to oczywiście chronologicznie lecimy od najwyższej ligi, którą analizujemy, czyli czwarta liga. No i tutaj mamy dwa spotkania, pierwsze z nich w materiale wideo, Mewa Kunice, Stan Chocianów. Wiemy, jak ciężko przychodziło Mewie zdobywanie punktów na własnym boisku, no ale Mewa dokonała tego drugi raz w tym sezonie, pokonała Stal Chocianów. Stal, która, jak wiemy, na początku tych rozgrywek spisywała się fenomenalnie, no ale teraz zaznała trzeciej porażki z rzędu, przegrywając w Kunicach z Mewą 1-2. Posłuchajmy wypowiedzi pomeczowych. Wyglądaliśmy lepiej, więcej piłką operowaliśmy, zabrakło trochę szczęścia. No w końcowej fazie niestety rzut karny ewidentny, tak z naszej strony patrząc i tak jak kibice mówią, że nam się należał, no ale niestety no, sędzia nie zagwizdał, no i przegraliśmy niestety przez indywidualny błąd bramkarza, ale nie zganiamy na niego, że to nie jest jego wina, tylko przegraliśmy jako cała drużyna. No właśnie, jest to trzecia porażka z rzędu po tej fantastycznym początku sezonu. Czego brakuje, żeby wrócić na tą zwycięską ścieżkę? No trudno powiedzieć, no na pewno skuteczności jako napastnik to też to dobrze nie wygląda, jeśli chodzi o zdobycze bramkowe. Nie wiem, czy to nazwać zadyszką, czy czym. Młode chłopaki są, jeszcze to też trzeba w głowie poukładać czasami sobie i no może przez to przegrywamy. No. Jeszcze nie jesteśmy w pełnym składzie, brakuje tu Kasińskiego w środku obrony, który na pewno by dużo pomógł. Mateusz Bartuzel, pierwszy kapitan, oczywiście też brakuje takiego serducha w środku. No, mam nadzieję, że chłopaki za niedługo wrócą i wrócimy na zwycięską pasę. Dziękuję w końcu. Tutaj też drugi raz te 3 punkty zdobyliśmy po bardzo ciężkim meczu. No trzeba przyznać, że drużyna Chocianowa była piłkarsko od nas dzisiaj lepsza, no ale w końcu nam szczęście dopisało. Tak jak w innych kolejkach nam nie dopisywało słupki, poprzeczki, to dzisiaj nam szczęście dopisało i możemy sobie zapisać te 3 punkty. Dzisiaj w końcu mamy już stopera, który Darek Durkalec dzisiaj pierwszy raz zagrał od pierwszej minuty. Już wrócił do nas z pracy na stałe, więc to jest olbrzymie wzmocnienie, bo byliśmy w defensywie. Od samego początku dużo zmian było i wahały się te składy wyjściowe i to była duża bolączka nasza i brak skuteczności. Brak skuteczności, no można zrzucić to właśnie na te porażki, gdzieś tam jedną bramką, to co nam brakowało. No w tej chwili, no troszeczkę dzisiaj było no, trzęsienie ziemi, lekkie, po ostatnim meczu, zupełnie inny skład wyszedł z przodu. No i przyniosło to jakieś efekty, troszeczkę zmieniliśmy granie, już nie graliśmy bardzo wysoko, tak jak do tej pory, tylko się cofnęliśmy, czekaliśmy na swoje szanse, no i mocniej w defensywie. Więc no, a wracając do Jacka, no to chyba jest
dosłownie 50% drużyny, takiej wartości tej drużyny, no brakuje go bardzo, bardzo go brakuje, także no, tym bardziej cieszą, że te punkty jakoś zdobywamy mimo takich trudności ogólnie zdrowotnych, kadrowych, no nie wspomnę o innych elementach, które są na boisku, które nam też nie dopisują. Dużo pracy, no i myślę, że nie obejdzie się bez takich wzmocnień w zimę, no to widać, to daliśmy sobie te 6 miesięcy, daliśmy chłopakom, którzy zrobili ten awans do okręgówki, żeby się pokazali, tak, pokazują, jedni pokazują, może drudzy mniej troszeczkę, mają jeszcze czas, no ale widać już gdzieś tam, gdzieś na jakie pozycje potrzebujemy, także no myślę, że gdzieś ktoś może do nas tutaj dołączyć w zimę. Piotrek, no, emocje wzięły górę u trenera gości, u trenera Wolana. Ja też duży szacunek mam do trenera, już o tym mówiłem. No i panie trenerze, żółta kartka taka delikatna w żargonie piłkarskim. Wiemy, że gdzieś tam czasami emocje biorą górę, ale prosimy też o wyrozumiałość do naszej pracy i liczymy, że następnym razem, jeżeli zdarzy się wam porażka, to trener mimo wszystko gdzieś tam nie będzie unikał komentarza pomeczowego. Dobrze, że Piotrek udało się porozmawiać też z przedstawicielem Stali Chocianówsk, z jednym z zawodników. No my w Akunice, Beniaminek, chyba 14 punktów, patrząc na to, jak ta tabela jest spłaszczona. Jest to wynik na razie przyzwoity i tak jak prognozowaliśmy, nie będzie to zespół, który gdzieś tam będzie bity od samego początku, tylko wręcz przeciwnie, gdzieś tam prognozowaliśmy, że gdzieś ten środek tabeli jest jak najbardziej w ich zasięgu i na ten moment to się potwierdza, aczkolwiek brakuje tej takiej regularności. Czasami zdarzają się im wpadki, ale no, trzeba powiedzieć jasno, solidny zespół. Na pewno solidny zespół. No tutaj jeszcze jedno słowo odnośnie trenera Wolana. No, wiadomo, emocje, bo no właśnie tutaj głównie spowodowane pracą sędziego, tak? Wzięły górę i trener pobiegł po meczu do szatni. Po wywiadach, po wszystkim ochłonął, podszedł, przeprosił i powiedział po prostu, że no, no nie chciał czegoś powiedzieć do kamery, czego później musiałby się wstydzić bądź żałować, więc no, z dwojga złego no, tutaj kapitan się wypowiedział i myślę, że też jest okej. No co do Mewy Kunice, no to tak jak tutaj Stanisław Wietrzak powiedział, tak, że na razie dostali w większości szansę chłopaki, którzy grali w okręgówce, tak, żeby się sprawdzić. Wiadomo, że ten poziom jest ligowy dużo wyższy. No i te braki kadrowe będą w zimę uzupełniać, tak, więc na pewno pojawią się w Mewie nowe nazwiska. No też ten zabieg z trenerem Kanasem, który miałby usiąść na ławce rezerwowych, jak widać, nie byłby do końca trafiony. No niestety trener nie może grać przez kontuzję, nie może wspierać swojego zespołu, a na pewno byłaby to duża wartość dodana i myślę, że cała Mewa by grała inaczej z taką osobą w środku pola. Więc myślę, że jak trener wróci do zdrowia po przerwie zimowej, to ta drużyna też będzie grała całkiem inaczej. Jeszcze jak dojdą jakieś wzmocnienia, no to może w końcu zobaczymy tą Mewę, którą wszyscy zapowiadali, aczkolwiek, no jak mówisz, ta liga jest wyrównana. Każdy może wygrać z każdym. Ja się w ogóle zastanawiam, czy jest sens, żebyśmy cokolwiek przewidywali na kolejną kolejkę spotkań, bo to co tydzień jakaś niespodzianka. No, tak. Teraz w tamtym tygodniu mówiliśmy Murbeton, tak, faworyt, Karkonosze na pewno nie będą tracić punktów. Proszę bardzo, Legnickie Pole jedzie do Jeleniej Góry i wygrywa 1-0, tak? No, Sparta Grębocice wygrywa ze Spartą Rudna. No przecież to nie jest coś, co byś przewidział w tamtym tygodniu. A tutaj, jak widać, no, Sparta Grębocice pokazuje, że hola, wy nas skreśliliście, ale my jesteśmy. A może po prostu powinniśmy krytykować te zespoły, na które się biorą w garści i zaczynają grać. No też delikatnym faworytem pewnie była Odra Total Ścinawa w meczu z Górnikiem Złotoryja, aczkolwiek to tylko tak chyba, no powiedzmy 60-40, jak mielibyśmy gdzieś tam prognozować, no bo wiemy, że te zespoły gdzieś tam w poprzednich latach, no minimalnie wyżej gdzieś w tych ligowych tabelach była Odra Ścinawa, aczkolwiek no solidną markę sobie wypracował Górnik Złotoryja.
głównie pod wodzą trenera Oleśkiewicza. No i ten Górnik wygrał w Śnawie, zdobywając bramkę w doliczonym czasie gry. Mamy materiał wideo z tego spotkania. Posłuchajmy wypowiedzi pomeczowych. No mecz walki przede wszystkim, to tak trzeba powiedzieć. W przekroju całego spotkania byliśmy zespołem lepszym. I to dzisiaj to mówię z całą dozą pewności, ponieważ w pierwszej połowie mieliśmy więcej sytuacji. Kaliciak obił słupek, to powinna być bramka. No i w drugiej połowie stworzyliśmy też kilka sytuacji na zdobycie bramki. No i młodzi, których desygnowałem do spotkania, akurat wyszła kontra w tej 90. minucie i padła bramka. Także no, cieszę się z tego też powodu. Ja tego tak nie ujmuję, ponieważ to jest w sferze psychiki zawodników. Oni na mecz z lepszymi zespołami bardziej się koncentrują. I o tym też żeśmy rozmawiali w przerwie. Gdybyśmy grali takim tempem 15 minut albo 20 minut pierwszej połowy jak z Chorobrym, to mielibyśmy wynik zapewniony już w pierwszej połowie wygrany. No niestety. Może to i dobrze, że tak jest. Niech się boją ci, co są wyżej. No ale w tym sezonie nie było tak, bo przegraliśmy w Karkonoszach, no przegraliśmy u siebie z Apisem w ciągu 5 minut. Także to może mogę podziękować panu, że pan tak to ocenia i cieszę się z tego. Naszym celem jest utrzymanie zespołu w czwartej lidze i wprowadzanie młodych chłopców do gry. I tak to robimy. Oczywiście nie będę wracał do sytuacji, które miały miejsce w okresie pandemicznym, gdzie straciliśmy 4 podstawowych zawodników. Wielu skazywało nas po odejściu tych zawodników na spadek. Nie przesądzam jeszcze dzisiejszym zwycięstwem tego, co będzie się działo w tych kolejnych spotkaniach, ale na dziś dzień cieszę się z wygranej w Śnawie. Przegraliśmy dzisiaj zasłużenie z drużyną, która dzisiaj była lepsza. Górnik Złotoryja był dzisiaj zdecydowany w pewnych aspektach piłkarskiego rzemiosła. No nie myślę, co... Nie wiem, ciężko to określić, bo tydzień temu gramy świetny mecz z Rudną, wygrywamy. Dzisiaj gramy fatalny. Nie pamiętam, żebyśmy tak fatalnie grali przez ostatnie pół roku. Powiem więcej, myśmy nawet średnio dochodzili do tego 16 metra. Jak dobrze policzyć, to myśmy w tym spotkaniu dali może 3 strzały, gdzie Górnik miał sytuację chyba z 8. Także nie, dzisiaj byliśmy zdecydowanie słabszym zespołem. W ofensywie dzisiaj było słabo, zabrakło faktycznie, nie było się Patryka Obiały, który pauzuje za kartki, no ale to niczego nie usprawiedliwia, bo są inni zawodnicy, którzy dzisiaj no nie dali rady, po prostu nie dali rady. Ciężko teraz to tak na gorąco powiedzieć, ale no co, ustabilizować formę, bo mamy dobry zespół, potrafimy z każdym wygrać na pewno, no ale jak widać też z każdym przegrać. I mi się wydaje, że najbardziej to właśnie stabilizacja formy, żeby ta nasza taka, nasze umiejętności, jakie mamy, żeby nam wystarczą w zupełności, żebyśmy byli tam z przodu i tylko to na dzień dzisiejszy. Piotr, byłeś, widziałeś to spotkanie. W twojej opinii remis byłby wynikiem sprawiedliwym, czy jak gdyby wygrał zespół lepszy? No jak słyszeliśmy w wypowiedziach obu trenerów, wygrała drużyna lepsza. Wygrała drużyna, która przez większość meczu prowadziła grę, która stwarzała sobie wiele sytuacji, tylko ich nie wykorzystywała, tak? Też słupek Krzysztofa Kaliciaka i tu nawet nie wiem, czy nie 2 słupki, bo mi się wydaje, że na początku meczu i na koniec. Z czego ten pierwszy, no wiadomo, pierwszej połowy niestety nie widzieliśmy, dopiero całą drugą oglądaliśmy. Odra próbowała, Odra atakowała, ale nic z tego nie wynikało, bo ich strzały, ich akcje były przerywane w okolicach 20-18 metra. Jak trener zauważył, no może oddali 3 strzały w meczu, z czego pierwszy celny był chyba w 88 minucie, chwilę przed straconą bramką. Jeśli się nie mylę, to Damian Cichuta stracił piłkę w środku pola, no świetna kontra. Napastnik naprawdę zachował zimną krew z obrońcą na plecach, wykończyć tak akcję, no to wielkie brawa. No i też w końcu radość trenera Leśkiewicza, uśmiech na jego twarzy, co zawsze cieszy i napawa taką sympatią do trenera.
No i też małe déjà vu mamy z poprzedniego sezonu, tak? Dokładnie. Bo tydzień temu z Chrobrym 2 Głogów wygrywają, teraz wygrywają z Odrą Total Ścinawa. Oczywiście na pytanie, że grają lepiej z tymi mocniejszymi, trener dyplomatycznie wybrnął, że tak nie jest, ale dziękuję mi, że tak to widzę. Ale myślę, że no wiadomo, trzeba do kamery powiedzieć dyplomatycznie, tak, żeby czegoś nie zmienić, ale mi się wydaje, że tak trochę jest z tym Górnikiem. Wiadomo, no z Apisem powiedzmy przegrali, tak, ale z dwoma powiedzmy wyżej notowanymi rywalami wygrywają, tak, a później mają mecz z kimś z dołu tabeli, przegrywają i to nie jest coś, co widzimy w tym sezonie, tylko to samo było w poprzednim sezonie, tak, oni notowali punkty z górą, a z dołem tracili i mi się wydaje, że gdzieś tutaj to nastawienie psychiczne zawodników trzeba zmienić, bo oni są bardzo zmotywowani na silnych rywali, a tych słabszych jakby odpuszczają. Co do innych wyników, patrzę teraz, rzucam okiem właśnie w zestawienie, no i co mi się rzuca w oczy? Jeden mecz tylko był taki, gdzie zdecydowany zwycięzca, Apis Jędrzychowice, który zaczyna się rozpędzać, no pokonał Kuźnię Jawor 7-1, a reszta, Piotrek, wszystko na styku, 2-1, 0-0, 2-2, 1-1, 0-1, 1-0 i 0-1. No i jeden mecz odwołany, wiemy, zalane boisko w Głogowie i pojedynek Chrobrego 2 Głogów z Orkanem Szczedrzykowice został. I to z tego, co słyszałem, obie płyty zalane, także dobrze, że Chrobry swój mecz grał w Niepołomicach, bo pierwszoligowe spotkanie pewnie też nie doszłoby do skutku. No, była niesamowita ta ulewa w sobotę, ale to też pokazuje ilość meczów, która się odbyła, pokazuje pracę przede wszystkim ludzi, tak, na to, jakie murawy mają w tym momencie, że te murawy potrafią przyjąć ogromną ilość wody i nic się z tym nie dzieje, tak? Wiadomo, nieliczne boiska musiały wypaść z obiegu, ale widać, jak tutaj zarządzają fajnie obiektami w niższych ligach. A tak jak mówisz, no Apis Jędrzychowice tutaj z Kuźnią, można powiedzieć, się zabawił. Aczkolwiek ta Kuźnia, no też gra w taką kratkę cały czas, tak? Mhm. Mam podobne odczucie. Też potrafi każdemu urwać punkty, potrafi grać jak z równy z równym, ale przychodzą takie słabsze mecze właśnie, jak z Apisem, jak z Konfeksem, gdzie gdzieś tam po przerwie odpuścili i stracili, no też może fizycznie nie są przygotowani aż tak do takiej ilości spotkań, ale najważniejsze jest to, że punktują i przede wszystkim te punkty przynoszą korzyść w tym, że gdzieś tam są troszkę wyżej w tabeli i nie muszą się oglądać za plecy. Zgadza się. I jeszcze wrócę, bo pominąłem gdzieś moje niedopatrzenie, jeżeli chodzi o mecz Stali Chocianów. No jest to trzecia porażka, ale tutaj też nie ma jak gdyby co bić na alarm. Ten zespół już pokazał w tym sezonie, że gdzieś tam dobrze gra w piłkę, może chwilowa zadyszka i myślę, że tą Stal chyba możemy być w miarę spokojni i że ta młodzież trenera Wolana szybko się otrząśnie, mając takiego szkoleniowca. Na pewno też tutaj kapitan zaznaczył, że będą teraz wracać po kontuzjach dwa silne ogniwa, tak? Pierwszy kapitan, też obrońca, także będzie dużo lepiej. No, w Kunicach też mi się wydaje byli stroną też troszkę przeważającą, tak? To oni operowali piłką, oni lepiej grali, więc wydaje mi się, że tutaj nie ma co się martwić, bo rzeczywiście trener Wolan robi bardzo dobrą pracę i ten projekt będzie się utrzymywał i on jeszcze odpali mocniej. Kolejny punkt do ogródka, Konfeks Legnica, który no, naprawdę dobrze się już zadomowił w tej czwartej lidze. Można było liczyć na komplet punktów z Gryfem Gryfów Śląskich, ale my cały czas podkreślamy, ta liga jest mega wyrównana i tutaj każdy punkt jest często na wagę złota może się okazać, więc tutaj jak najbardziej trzeba cenić, że Konfeks znów jest niepokonany. To jest któryś mecz z rzędu i tak naprawdę no, gdzieś tam wyrasta na takiego cichego powoli bohatera póki co tej części sezonu. No, to też mam podobne odczucie, aczkolwiek no, wiadomo, jak płaska jest ta tabela, tak? Między drugą drużyną a 11 jest 4 punkty. Jest 4 punkty różnicy tylko. Konfeks bardzo dobrze się zadomowił, tutaj liczyli na środek tabeli, jak widać ten środek tabeli oscylują i nie jest gdzieś za dużo sobie nie narzucili, tak? Czyli to, co rzeczywiście mogliby osiągnąć, to
to próbują osiągnąć. Kolejne spotkanie, które może nie z naszego regionu, ale które bardzo zaskoczyło, no Leśnik Osiecznica traci komplet punktów na rzecz remisu z Lotnikiem Jarzów Sudecki, tak? Co też by się wydawało, że będzie tutaj bardziej pogrom, bo Leśnik, można powiedzieć, jak ktoś ma wejść z buta do ligi, to oni to zrobili. A też punkty potrafią stracić. No naprawdę przewidywanie czegokolwiek w tej lidze to jest na ten moment coś kosmicznego i w tym tygodniu nie powiem, że Karkonosze, Apis i Chrobry są murowanymi kandydatami, bo jeszcze za 20 kolejek się okaże, że to Legnickie Pole będzie walczyć o baraże do trzeciej ligi. Wszystko może się zdarzyć na razie, patrząc na tą ligę. Nas na pewno cieszą też punkty, tak jak mówiliśmy, Sparty Grębocice. Szkoda, że z drużyną też z naszego regionu, no ale oni już nie mogą kalkulować. Ale Sparta Rudne przynajmniej wcześniej napunktowała, także teraz mogą oddać. Dokładnie. Chociaż też patrząc na tabelę, nie mają tych punktów, nie wiadomo jak wiele, więc... Zawsze więcej niż Grębocice. No tak, zawsze więcej niż Sparta Grębocice. Cieszy to zwycięstwo podopiecznych trenera Pawła Żmudzińskiego i liczymy na to, że pojawi się systematyczność w tym punktowaniu i że na półmetku nie będą przykładem poprzednich tej jednej rundy, kiedy naprawdę do ostatniej kolejki walczyli, to było dwa sezony temu chyba, albo trzy nawet, gdzie do ostatniej kolejki walczyli o to utrzymanie i udało się wtedy, ale na półmetku ta sytuacja była dramatyczna. Wyciągnęli się i miejmy nadzieję, że teraz na półmetku nie będą mieli takiego widma jak wtedy. Jeszcze można zauważyć jedno w tej lidze. Widać, że widmo w spadku takiej dużej ilości pokazuje, że każdy chce w tej czwartej lidze grać z tych drużyn. Nikt nie chce tej ligi odpuścić i nikt nie odstaje, każdy walczy jak może. Dzisiaj tak, no później musimy tutaj wymienić, tak? Trochę się poznęcamy. Dzisiaj Kuźnia przegrywa 7-1. Nie zdziwiłbym się, jakby gdzieś przy meczu z Chrobrym czy z Karkonoszami wygrała 2-3-0 i teraz mnie to nie będzie zdziwienie. Albo nawet drużynę, która w tabeli będzie na podobnym miejscu, nagle pokona 4-5-0, tak? No bo takie rzeczy też mogą się wydarzyć z tygodnia na tydzień, ale to jest właśnie piękno tej piłki w wydaniu czwartoligowym i nie tylko czwartoligowym, bo za chwilę przeniesiemy się do klasy okręgowej i tam też i niespodzianki, i ciekawe wyniki, ale zanim ta klasa okręgowa, zobaczmy komplet wyników z czwartej ligi. Mywa Kunice, Stal Chocianów 2-1, Konfeks Legnica, Gryfów Śląski 0-0, tak jak powiedzieliśmy, mecz Chrobrego, dwa Głogów i Orkana Szczedrzykowice przeniesiony ze względu na ulewne deszcze i zły stan murawy. Leśnik Osiecznica, LZS Lotnik Jeżów Sudecki 2-2, Włókniarz Leśna Orla Wąsosz 1-1, Apis Jędrzychowice, Kuźnia Jawor 7-1, Karkonosze Jeniagóra, KS Legnickie Pole 0-1. Moim zdaniem niespodzianka całej kolejki na wszystkich boiskach niższych klas rozgrywkowych. Sparta Grębocice, Sparta Rudna 1-0, Odra Total Ścinawa, Górnik Złotoryja 0-1. No i ligowa tabela. 22 punkty Karkonoszy, Jelenia Góra. Na drugim miejscu Leśnik Osiecznica, który ma jeden mecz rozegrany więcej i ma tych punktów 18. No i Chrobry, dwa Głogów na najniższym stopniu podium razem z Prochowiczanką, Konfeksem Legnica, Apisem Jędrzychowice. I te kluby mają, proszę spojrzeć, 16 punktów, a za ich plecami znowu sznur zespołów z 15 punktami, a na półmetku Kuźnia Jawor. I tak jak powiedzieliśmy, Leśnik Osiecznica na dzień dzisiejszy ma 10 rozegranych spotkań i punktów 18. Proszę zobaczyć, jak wygląda dół tabeli. Odra Total Ścinawa, czy nawet niech będzie Orkan Szczedrzykowice, który jest 12, ma rozegrany jeden mecz mniej niż Leśnik Osiecznica, a punktów o 5 mniej, więc ta tabela jest naprawdę niesłychanie spłaszczona. Na samym dole Lotnik Jeżów Sudecki, Sparta Grębocice po 5 punktów. Nieco lepsza sytuacja po tym zwycięstwie Legnickiego Pola, 7 oczek, Orla Wąsosz 9, później z naszych przedstawicieli Sparta Rudna, Górnik Złotoryja, Orkan Szczedrzykowice, Mewa Kunice i Odra Total Ścinawa. No, w tych dolnych rejonach tabeli, co nas zawsze tam będzie bardziej niepokoić, praktycznie poza dwoma zespołami wszystkie drużyny z naszego regionu. Miejmy nadzieję, że to się szybko obróci i ktoś stąd wyskoczy tam do góry kosztem może kogoś innego, ale nie będziemy wskazywać. No niestety nie będzie. Nie będzie łatwo. Jak to było, że ta reforma, którą przyjęli, byli tak ranni, ale nie było zabitych. Teraz bez tego się nie obejdzie. Nie ma innej opcji teraz już.
Będą spadki pewnie. My przenosimy się do... Dziękuję za tabelę. My przenosimy się do klasy okręgowej. Tutaj dwa spotkania. Okiem obiektywu z Rywkiem Banowice, Zawisza Serby i GKS Męcinka, Gwardia Białęka. Poprosimy o materiały zdjęciowe. Po czterech ligowych porażkach z rzędu przełamał się zespół z Rywu Kłębanowice. W ósmej kolejce podopieczni Dominika Łysaka pokonali na własnym boisku Zawisze Serby 3-1. Wynik spotkania w 37 minucie otworzył Tomasz Kociszewski i była to jedyna bramka w pierwszych 45 minutach. W 67 minucie do remisu doprowadził niezawodny Dawid Ciechelski, dla którego była to już 11 bramka w tych rozgrywkach. Remis utrzymywał się do 73 minuty. Lepiej grający gospodarze dopięli swego i to oni dołożyli dwa trafienia. Najpierw do sieci ponownie drogę znalazł Tomek Kociszewski, a w doliczonym czasie gry bramkę pieczętującą te trzy punkty zdobył Marcin Kowalski, czyli z Rywku Kłębanowice pokonuje Zawisze Serby 3-1. Pierwsze ligowe punkty zainkasowali podopieczni trenera Adama Gabrysia, czyli drużyna KS Męcinka, która na własnym boisku pokonała Gwardię Białołęka 2-1. Wynik już w pierwszej minucie otworzył Michał Szymonowicz, który wykorzystał niefrasobliwość defensywy gości. Wynik taki utrzymywał się do przerwy. 5 minut po wznowieniu gry do remisu doprowadził Łukasz Stachów, a w 75 minucie zdeterminowani gospodarze zdobyli gola na wagę 3 punktów, a jego autorem ponownie był Michał Szymonowicz. Tym samym GKS Męcinka, Gwardia Białołęka 2-1. Pierwszy komplet punktów dla Męcinki, pierwsze w ogóle punkty dla Męcinki. No i mniej więcej w podobnym czasie tamtego sezonu mieliśmy taką sytuację, gdzie Męcinka pierwszy raz wygrywała. I pytanie, czy Męcinkę stać na powtórzenie tego, co zrobiła w poprzednim sezonie, czyli wygrała bodajże 6 czy ileś spotkań z rzędu? No, zapowiadaliśmy to i chyba odpaliliśmy ekipę trenera Gabrysia. No, ja mam nadzieję, że będą wygrywać, bo na pewno potrafią grać w piłkę, co udowodnili w tamtym sezonie. To jest zespół, który można powiedzieć jeden z tych, które najbardziej ucierpiały na tym całym COVID-zie, tak? bo byli w niesamowitej formie. No i to zwycięstwo no, na pewno doda im kopa i teraz no, muszą pójść do przodu, bo jak znowu zaczną przegrywać, no to te morale pójdą ponownie w górę, tak? Więc teraz jak są nabuzowani zwycięstwem, no trzeba iść za ciosem i nie ma tutaj wytłumaczenia. Brała też z Rywku Kłębanowice. Taki pojedynek dwóch zespołów, które mówiliśmy, że na razie zawodzą w tym sezonie na korzyść podopiecznych trenera Łysaka. No właśnie i też w normalnych warunkach, normalnych formach, no powiedzielibyśmy, że to mecz gdzieś, mecz kolejki, tak? I że możemy z niego wyciągnąć wnioski. I właśnie teraz jest pytanie, czy słabo prezentująca się Zawisza Serby, tak? Słabo prezentujący się Zryw, no Zryw wygrał, ale jakie to będzie miało odzwierciedlenie w dalszych kolejkach? No na pewno, chociaż z drugiej strony Zryw walczył w każdym meczu, tak? I nie wyglądał jakoś katastrofalnie. I to samo można powiedzieć o Zawiszy, tak? Obie drużyny, które gdzieś tam przegrywały, ale może nie do końca na to zasługiwały. No jedna i druga drużyna zawsze cieszy oko i gra, więc mamy nadzieję, że będą wygrywać, ale też każdego w czołówce nie możemy utrzymać, więc my zawsze wszystkim dobrze życzymy, ale, co nam ale pozostaje? Nie chcemy nikomu źle życzyć, no, ale żeby ktoś wygrał, musi ktoś przegrać, tak? Więc no, ciekawy jestem, czy ten... Ci, którzy nie będą nam chcieli wywiadów udzielać, to im będziemy źle życzyć. Na przykład. Ja żartuję oczywiście, przyjemność tego do siebie. Szkoda, że nie odbył się ten mecz Górnika Lubin z Sokołem Jerzmanowa, bo to rzeczywiście było spotkanie, na które wszyscy czekaliśmy. Wiadomo, że ono się odbędzie pod koniec listopada. Nie wiem, czy to nie będzie gdzieś też w okolicach meczu Górnika z Księgienicami, więc na pewno dwa ciężkie mecze. Patrząc na ligową tabelę. Tak, to... przed podopiecznymi Przemka Cielewicza, no na ten moment przez tą pauzę, no to Iskra Księgienice wskakuje na fotel lidera, może tak, się rozsiąść. Wygrywa w Zyską Kochlice 4-1. Dokładnie. Podopieczni trenera Wójcika zrobili swoje po raz kolejny, odhaczyli kolejny mecz, to co trener mówił tydzień temu w wywiadzie po meczu z Przyszłością Prusice. Patrzymy do przodu, odhaczamy każdy kolejny krok. I gdzie nas to zawiedzie, to zobaczymy, ale wiemy, gdzie pewnie są plany, żeby ich to zawiodło. Wiodło ich gdzieś tam ku
autostradę do czwartej ligi. Na razie przynajmniej sportowo, wynikowo. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Wynik kolejki? Wynik kolejki zaraz jeszcze, zanim kluskawkę na tarcie położymy, no też trzeba tutaj trochę smutnych informacji przekazać, tak? No Płomień Radwanice wygrywa 3-0 z Gromem Gromadzeń Wielowieś. Oczywiście jest to wynik z boiska. Grom, który przyjeżdża do Radwanic w 8, tak? Mamy déjà vu z pierwszej kolejki, gdzie Hobienia w taki sposób przyjeżdża do Górnika Lubin. Po 10 czy tam 15 minutach oczywiście już był odgwizdany koniec meczu, bo dwóch zawodników Gromu zgłosiło kontuzję, tak, i mecz został poddany. No, Hobienia pokazała, że można zagrać w 8, mimo że też nieraz leżeli na boisku, nieraz byli zamrażaczem traktowani, to ten mecz dograli. I za to wielki szacunek, za walkę i pokazali, że mają charakter. Grom, który zamyka ligową tabelę, tak, razem z Męcinką, no, musi pokazywać charakter, tak, i właśnie takie mecze, nawet jakby dograli w 8, mi się wydaje, że trochę by zbudowało zespół, że potrafią nawet w 8, tak, wyjść na boisko, zagrać. Niestety, powiem ci szczerze, nie zrobili. Przepraszam, że tak przerwę trochę, bo wiesz, jestem też mocno zaskoczony, rozczarowany, bo przez chwilę gdzieś tam byłem w Gromie, też starałem się bronić barw jak najlepiej, to tylko szło i zawsze postrzegam tą drużynę jako takich charakternych ludzi, gdzie no ja często dlatego... kartki były takie, no i może i głupie, to też wynikało gdzieś tam z tej takiej nadpobudliwości, ambicji i gdzieś charakteru. No, ciężko mi się odnieść tutaj, bo przykra sytuacja, bo ja życzę Gromowi jak najlepiej, wiadomo, jak no ja ich podejrzewałem, że oni razem z Sokołem będą tutaj walczyć o top 5, tak? Przed sezonem mówiłem, a tutaj no, walczą o top 5, ale dołu. Tak. No i przykra sytuacja. Mam nadzieję, że się szybko otrząsną po czymś takim, bo no, nie chcę nic mówić, no ale patrząc na to z boku, nie, jak gdyby nie dzwoniłem, nie pytałem, nie dopytywałem dlaczego, co, jak, bo wiem, że czasami no, szukanie dziury w takim momencie no, no nie sprzyja też. No, można tylko napotkać się na niechęć, no, sytuacja nie jest łatwa. No i tak jak powiedziałeś, Hobienia przyjeżdżała w pierwszej kolejce, kiedy był okres urlopowy, kiedy gdzieś zakładaliśmy, że kluby mogą mieć problem. Teraz słyszeliśmy tydzień temu trenera wypowiedź Słowakiewicza, który mówił wprost, że ta sytuacja troszeczkę się poprawiła, to światełko w tunelu jest, a tutaj widać, że jest troszeczkę jakby odwrotnie, tak? I to też dziwi, po zwycięstwie z KS-em Męcinka, gdzie każde punkty są jak tlen, gdzie powinni nabrać wiatru w żagle, oni jadą w 8 na mecz. Coś jest nie tak, coś tam jakby w tej maszynie, te koła zębate, gdzieś coś się powycierało i no, mam trzymamy wrażenie... kciuki, żeby to wskoczyło na swoje miejsce, bo naprawdę Grom jest klubem, który ma miejsce w tych niższych ligach i który zasługuje na tą okręgówkę i to trzeba uratować. No, nie ma wymówek też, nie? I trzeba pokazywać charakter w każdym meczu, bo wiadomo, że co jak co, ale ta drużyna ma charakter i musi to pokazywać. Dobra, ja daję tort, a ty dawaj truskawkę. Nie wiem, czy teraz Pogoń Górę z Prusicami zacięty mecz. Nie no, oczywiście. Chojnowianka Chojnów 6-3 z Kaczawą Bieniowice. Przegrywała 2-0. No naprawdę wielkie brawa dla Chojnowianki. Zawodnicy z Chojnowa, którzy zapowiadali, że będą urywać punkty, urywają, tak? To też mocnej ekipie. I to mocnej ekipie w wielkim stylu i pokazują tym samym, że gdzieś tam ten kryzys, o którym wszyscy mówili, zawsze, nie wiem z czego to wynika, ale wszyscy próbują tą Chojnowiankę ściągnąć na dół. No właśnie, wszyscy próbują jej źle życzyć, a oni na złość wstają z kolan i pokazują, że potrafią grać w piłkę i tutaj też można zdecydowanie powiedzieć, że ten zespół ma charakter. Ma i ciekaw jestem, jak to będzie, bo jedno, co mnie martwi, to jest, ja mówię, ten klucz w tych niższych grach to jest ta stabilizacja. I tutaj tak, w jednym meczu tracą 6 bramek, w jednym meczu tracą 7. Nagle strzelają 6 bramek Kaczawie. To mnie zastanawia, bo wiesz Piotrek, przez taki brak stabilizacji może ci nagle zabraknąć jednego punktu do czegoś, tak? Co z tego, że pokonałeś w 7. czy tam 8. serii gier Kaczawę, która jest jakby też jakimś tam powiedzmy wyznacznikiem tej
tego trzonu, czubka ligowej tabeli. Jak może ci zabraknąć nagle punktu z kimś, bo przegrałeś, nie pojechałeś, albo pojechałeś w 11 i przegrałeś mecz, tak? I tutaj fajnie byłoby, gdyby ta Chojnowianka naprawdę tą systematyczność przełożyła i myślę, że wtedy tych hejterów byłoby też sporo mniej, no bo też tego nie rozumiem, dlaczego, bo wygrywali A-klasę. Ale jak będą wygrywać, to im powiedzą, że, tak, że grają brzydką piłkę. Tak. Wygrywali w Cuglach ligę, to się wszyscy czepiali. Gdzie punktują w okręgówce, nie są na dole tabeli i wszyscy mówią, a ten Chojnów to taki i owaki, no, może jakoś nie są sympatyczni. Ci nie grają, tamci nie grają, a ci przyszli, ci odeszli, ci poszli. A chłopaki robią swoje i punktują na razie. Oczywiście. I trener Zbigniew Grzybowski na razie daje pstryczka w nos tym właśnie wszystkim ludziom, którzy... I myślę, że powtarzalność mają. Jeden przegrają, jeden wygrają. Trochę jak lotnik Jerzyk Sudecki w tamtym sezonie, ale w każdym szaleństwie jest metoda. W każdym szaleństwie jest metoda. No i jeszcze, wiadomo, czas goni, ale trzeba króciutko powiedzieć od Rachobienia kolejne 3 punkty, tym razem zamet Przemków. Zamet, który po meczu z Gromem trener zapowiadał, że dla nich może nie celem, ale mają chęć awansować do czwartej ligi, tak? I po połączeniu dwóch klubów, no chyba te aspiracje trzeba na razie troszkę zmienić i trochę ten klub podbudować, bo też wyniki w kratkę. Zgadza się. Zobaczmy komplet wyników z tej serii gier. Iskra Księgnice, Iskra Kochlice 4-1. Chojnowianka, Chojnów, Kaczawa, Bieniowice 6-3. Płomień, Radwanice, Grom, Gromadzeń, Wielowieś 3-0. Pogoń, Góra, Przyszłość, Prusice 1-1. Mecz ZZPD Górnik Lubin, Sokół Jerzmanowa został przeniesiony na inny termin, bo tak jak Piotr wspominał, no, ulewa uniemożliwiła rozegrania meczu na boisku w Lubinie. Odra, Chobienia, Zamet, Przemku 2-1. VSB, Zryw, Kłębanowice, Zawisza, Serby, Bildeks 3-1. KS Pęcinka, Gwardia Białęka 2-1. Ligowa tabela, Księgnice na pierwszym miejscu. Jeden mecz rozegrany więcej niż ZZPD Górnik Lubin i 3 oczka więcej. ZZPD Górnik Lubin na drugim, Płomień, Radwanice na trzecim miejscu. Tuż za ich plecami Sokół Jerzmanowa, który ma jeden mecz rozegrany mniej niż Płomień i 2 oczka straty. Chojnowianka, a propos, piąte miejsce, 15 punktów na 8 spotkań, 5 zwycięstw, 3 porażki. Nie dzielą się punktami. Bramek 18-20, to co mówiłem, dużo tracą, podobną ilość strzelają, także gdzieś to wszystko się wyrównuje. Pogoń Góra w połowie stawki, a drugą połówkę otwiera Zamet Przemków, a na samym dole KS Męcinka i Grom Gromadzień Wielowieś po 3, Odra Chobienia, Gwardia Białęka po 6 punktów. Wracamy do omawiania tego, co działo się na lokalnych boiskach w ubiegły weekend. Wracamy do A-klasy, a w zasadzie zaczynamy A-klasą, grupą pierwszą. Dragon Jaczów, KS Kłopotów Osiek, mecz, na którym byliśmy ze swoją kamerą. Dragon, lider ligowej tabeli, pokonuje KS Kłopotów Osiek 4-0. Posłuchajmy wypowiedzi pomeczowych. No, wygraliśmy 4-0, jestem zadowolony z tego wyniku, jestem zadowolony również z postawy zawodników, bo bardzo intensywnie pracowali w obronie, wspierali się nawzajem, było widoczne to zaangażowanie. W ofensywie byliśmy skuteczni, w pierwszej połowie wykorzystaliśmy praktycznie wszystkie sytuacje i już ten mecz potoczył się po naszej myśli. Wracają też zawodnicy po kontuzji i ten skład się stabilizuje, jeśli mamy pełną kadrę, wszyscy są zdrowi, no to wtedy widać tą jakość na boisku. Dzisiaj tak naprawdę stworzyliśmy 15 sytuacji bramkowych, z czego strzeliliśmy 4 bramki, gdzieś tam 3-4 akcje, no to spalony, gdzie piłka była w siatce, sędzia podjął inną decyzję. Myślę, że przynajmniej jeden karny jeszcze dla nas powinien być, więc nie czepiam się braku skuteczności w drugiej połowie. Jestem zadowolony z gry w ofensywie. No tak, zgadza się, no ten terminarz jest różny dla każdych z drużyn, więc na tą chwilę myślę, że nie ma co wróżyć, kto jest faworytem, kto gdzieś tam będzie mocny, kto będzie słabszy, bo tak naprawdę chyba tam 9 czy 10 drużyn ma, nie wiem, minus plus 4 punkty i to wszystko w każdej chwili może się zmienić. Bezpośrednie mecze zadecydują o tym, kto będzie odjeżdżał w tabeli. No, jestem pozytywnie nastawiony na najbliższe spotkania i wierzę bardzo mocno w mój zespół. Szkoda pierwszej połowy, bo weszliśmy, praktycznie na nią nie wyszliśmy. Przegrywaliśmy 4-0, a mogliśmy przegrywać jeszcze wyżej. No, chłopcy, nie wiem, czy byli zdekoncentrowani, rozmawialiśmy przed meczem. Szacunek dla nich za drugą połowę, bo przyjechaliśmy gołą 11, a w drugiej połowie powalczyliśmy.
bramki żadnej nie straciliśmy, mogliśmy jeszcze zdobyć. Szkoda pierwszej połowy przede wszystkim, bo tak to się z 4-0 ciężko później cokolwiek zrobić. No właśnie, trochę takie dziwne przeważnie, jak się przyjeżdża gołami donacką, to ta pierwsza połowa wygląda lepiej, a tutaj dopiero chłopaki znaleźli motywację na drugą. No wiesz, dobrze przygotowani, nie, fajnie, że pobiegali, powalczyli, nie spuścili głowy mimo wyniku 4-0 do przerwy. Weszliśmy na drugą połowę skoncentrowani, powalczyli, szacunek dla tych, co przyjechali po prostu. Co trenerze do poprawy oprócz frekwencji na następne mecze? Co do poprawy, no przede wszystkim za dużo zaczęliśmy stracić bramek, no 4-0, kolejne bramki tracimy, ostatnio 5, wcześniej też gdzieś 3, na początku gdzieś tych bramek nie traciliśmy. No. Popracujemy nad grą w obronie, a przede wszystkim muszą zacząć przychodzić na treningi chłopaki, żeby zacząć nad czymś popracować w ogóle. Piotrek, Dragon pewnie pokonuje, trzeba powiedzieć jasno, KS Kłopotów Osiek 4-0. No i stempluje, tak jak Iskra Księgienice, kolejny mecz, odhacza kolejnego rywala, no i patrzy też za siebie, co się tam dzieje. A tam też no, takie trochę zaskoczenie i trochę gorąco, no bo tam mocno też naciska i Mieszko Ruszowice, i Zadzior Buczyna. Także... No powiedz, po prostu pół ligi naciska. Pół ligi naciska, tak. Każdy by ich tam pewnie chciał trącić. Ale na razie póki co podobie się Damiana Kwaśnika, bronią się swoją grą i wynikami. Oczywiście, bronią się grą. Na pewno pierwsza połowa w ich wykonaniu była bardzo dobra, bo strzelili wszystkie bramki właśnie w tej odsłonie spotkania. Co ciekawe, o czym też tutaj rozmawiałem z trenerem Kotlarzem, że przyjeżdżając w 11 na mecz, oni mają więcej sił w drugiej połowie i lepiej grają w piłkę w drugiej połowie, tak? Więc gdzieś tam dekoncentracja na początku, może trochę brak wiary w to, że bez zmian się uda pokonać znajdujący się w dobrej dyspozycji Dragon Jaczów. No ale gospodarze pokazali, tak, klasę. Tutaj trener oczywiście zachowawczo wierzy w swój zespół, ale nie chce nic jeszcze deklarować, wezmą co im przyjdzie. No teraz jeszcze dla nich taka luźniejsza kolejka, a później zaczynają te wielkie starcia, bo wiadomo, no całą górę teraz mają, nie pamiętam, chyba od Wiktorii Borek zaczynają, ale nie chcę też się pomylić, więc może nie będę zapowiadał jeszcze. No ale na pewno Dragon Jaczów, to o czym rozmawiałem z trenerem, mi się wydaje, że troszkę skuteczność muszą poprawić, bo jednak brakuje mi w Dragonie takiego mocnego rozbicia przeciwników, tak? Bo oni wygrywają pewnie, ale nikogo jeszcze nie rozbili. No miejmy nadzieję, że w końcu i taki mecz przyjdzie, gdzie się pobawią, gdzie nastrzelają bramek. No bo dla lidera klasy no, chciałoby się zobaczyć też więcej niż 4 bramki w jednym spotkaniu, ale na pewno to, co możemy powiedzieć, zastanawialiśmy się, jak Dragon będzie wyglądał po zmianie trenera, ale jak widać, Damian Kwaśnik jest osobą, która jest jak najbardziej właściwa na tym miejscu. Zgadza się. Z drugiej strony KS Kłopotów Osiek, który jest trochę rozczarowaniem, to też tego nie ukrywamy od kilku tygodni, ale tak jak mówisz, no, jeżeli przyjeżdża się w mecz w 11, no to ciężko jest wygrać jeszcze na takim trudnym terenie, aczkolwiek piłka widziała różne też inne rzeczy. No ale no, nie podlega najmniejszej dyskusji, że liczyliśmy na więcej. No przede wszystkim to, co trener Kołatlarz podkreślił, no oni w defensywie są w tym sezonie strasznie słabi, no tracą mnóstwo bramek, tak? 6 bramek, 4 bramki. No to jest coś, do czego nas nie przyzwyczaili. Na pewno ta gra obronna musi zostać podreperowana. No też kontuzje ich troszkę wyniszczyły, więc no sam Przemek, tak, nie może grać ze względu na operację, którą przeszedł, no już nie będzie występował. To, co zresztą zapowiadał przy meczu z Orłem Czerna w wywiadzie, Mateusz Wierzbicki z kontuzją, tak, już raczej nie zagra, więc na pewno są jakieś ogniwa, które wypadły i bez tego ciężko się gra. No też trener tutaj podkreślił, że nie ma osób na treningach. Jak się nie trenuje, no to trudno o wyniki, tak, więc gdzieś tam mi się wydaje, muszę się pogodzić z tym. I co najgorsze, chyba są pogodzeni z tym, że będą bardziej ligowym średniakiem niż drużyną walczącą o najwyższe laury.
Kolejny komplet punktów LZS-u Ostaszów. Zespół, który też gdzieś tam mocno z tyłu naciska prowadzącego Dragona, bo ma 18 punktów, jeżeli dobrze mówię. Chyba jeden tam. Tak, jeden mniej mają, tak. Ruszowice, Ostaszów i Zadzior Buczyna. Drużyny, które gdzieś tam mocno naciskają z tyłu. No właśnie, Zadzior Buczyna, Korona Czernina 8-2, Wojtek Jurak razy 6. To jest, proszę Państwa, już 18 bramek na koncie tego zawodnika w tym sezonie. No to zaraz będziemy śrubowali jakieś rekordy pewnie, jeżeli się utrzyma w zdrowiu i w takiej formie. Budzi to respekt. W tamtym roku Paweł Łopaciński sobie postawił chyba 45 albo 50 bramek poprzeczkę w A-klasie. Nie wiem, czy nie 60. Więc chciał windować. Myślę, że tutaj Jurak podjął rękawicę. No powiem szczerze, no, na tym etapie po rozegraniu Zadzior 7 spotkań, mieć 18 bramek, to naprawdę ręce składają się same do oklasków, bo w jakiej lidze byś nie grał i jakich przeciwników nie miał naprzeciwko siebie, no to przecież nie grali cały czas, nie wiem, z drużyną z ostatniego miejsca, no tak? Tak, no szczególnie, że podkreślamy, że to jest najsilniejsza liga, no wyjmując, no wiadomo, no tutaj, że są słabsze, to nikt się tutaj nie obrazi. Fortuna Obora, tak, Wiktoria Sieciny i Łagoszowia Łagoszów, no to zamykają tabelę i myślę, że tą tabelę będą zamykać, tylko Łagoszowia i Sieciny po prostu będą przegrywać w mniejszym wymiarze, bo po prostu piłkarsko są lepsi niż w poprzednim sezonie. No a i Zadzior, i Ostaszów, o którym wspomniałeś, no też świetne spotkania. Przeważnie ich chwalimy, mniej może czasu poświęcamy, ale też mamy ich na uwadze i na pewno będziemy się przyglądać. Też no, w tej grupie A-klasy no, ta pogoda najbardziej pokrzyżowała plany, bo aż trzy mecze się nie odbyły, więc też szkoda, bo ta tabela teraz będzie czekała do tego końca października na wyrównanie. Zgadza się. Co jeszcze? No też nie z byle kim, no bo wygrywali z Koroną Czernina 8-2, Zadzior Buczyna, a to przed tym meczem dzieliło ich 3 punkty. To też, no mówię, gdzieś są takie spotkania, które się trafiają. A do Czerniny warto zawitać w następnym tygodniu, w sobotę. Jak uda nam się złapać operatora, to będziemy jak przełożenie, ale będzie tam turniej młodzików od godziny 12. Festyn, można przyjść z pociechami, będą dmuchańce, będzie też zakończone to oczywiście meczem ligowym, także warto się stawić i zobaczyć. A grają, jeśli się nie mylę, z Łagoszowią, więc pewnie i bramek będzie sporo. Chociaż Łagoszowia też aż tak nie traci. Zgadza się. Co jeszcze? No, na pewno mecz też kolejki, wydaje mi się, Zadzior Buczyna, Mieszko Ruszowice. Dwa zespoły, które mają tyle samo punktów, które naciskają Dragona Jaczów. No i ten mecz pokaże nam, myślę, już też da jakiś tam obraz tego, który z tych zespołów będzie walczył o te najwyższe laury może, bo patrząc na to, że gdzie są dzisiaj po 7 kolejkach i że teraz zmierzą się między sobą, no to myślę, że to też jest jakiś tam wyznacznik tego, kto z kim będzie walczył o jakieś ligowe cele. No właśnie, no zawsze te Ruszowice są taką zagadką, tak? Tak samo w tamtym sezonie punktowali ze słabszymi, z silniejszymi przeciwnikami było gorzej, aczkolwiek też tam punkty komuś urwali, nie pamiętam teraz komu, ale pamiętam, że chyba mieli 2 porażki z tą czołówką, 1 zwycięstwo, więc no ciekawy jestem, jak będą ci rywale wyglądali na swoim tle. Na pewno bardzo ciekawe spotkanie. Zgadza się. A my zobaczmy komplet wyników z tej okrojonej kolejki pierwszej grupy legnickiej A-klasy. Mieszko Ruszowice, Orzeł Czerna 5-3. Dwa spotkania, czyli Wiktoria Wolta Borek, Kalina Sobin, Sparta Przedmoście, Sparta 2 Grębocice i trzecie spotkanie Ujęcia Szklary Górne Łagoszowie Łagoszów. Nie zostały rozegrane ze względu na zły stan boisk. Zadzior Buczyna, Korona Czerlina 8-2, Dragon Jaczów, KS Kłopotów Osiek 4-0, Fortuna Obora, Wiktoria Sieciny 1-5, LZS Ostaszów, Kłos Moskorzyn 4-1. Dragon Jaczów 19 punktów, Mieszko Ruszowice punktów 18, LZS Ostaszów też 18 i Zadzior Buczyna też 18 punktów. No a 15 punktów Wiktoria Wolta Borek, ale wiemy, ta drużyna nie rozegrała swojego spotkania teraz. No i też kto wie, czy nie miałaby tyle samo punktów, co
ta trójka goniąca zespół z Jaczowa. Na półmetku Korona Czernina, a drugą połówkę otwiera Sparta 2 Grębocice, na samym dole Fortuna Obora, Kalina Sobin i Wiktoria Siciny, Łagoszowia Łagoszów i Orzeł Czerna po 3 oczka. My przenosimy się do drugiej grupy Legnickiej A-klasy. Tutaj byliśmy ze swoją kamerą na pojedynku Unii Miłoradzicy z Wilkami Różyna. Podkreślaliśmy, że to spotkanie będzie meczem, wydawało nam się kolejki i w sumie nie zawiedliśmy się. Takie było. Unia Miłoradzicy tydzień temu zanotowała pierwszą porażkę. Zastanawialiśmy się, czy to jest chwilowe, czy to wypadek przy pracy. No i też podkreślaliśmy, że ten mecz z Wilkami Różana, którzy byli tuż za ich plecami, to zweryfikuje. No, zweryfikował w ten sposób, że Unia doznała drugiej porażki z rzędu. Przegrała 1-3. Posłuchajmy wypowiedzi pomeczowych. Wyszliśmy dobrze na mecz, zmotywowani po poprzedniej porażce z Lipą. Pierwsze 30 minut świetnie z naszej strony wyglądało, a później już coś pękło was. Nie wiem, strzeliliśmy bramkę na 1-0 i cofnęliśmy się niepotrzebnie. Zamiast dalej konsekwentnie łapać ich wysoko i presować, przejmować piłkę, to cofnęliśmy się i czekaliśmy, co przeciwnik zrobi. No i niestety strzelił nam bramki. Nie czuję się, żebyśmy byli zespołem gorszym dzisiaj, ale po prostu przegraliśmy, bo popełniliśmy głupie błędy i nie kreujemy sytuacji. Nie kreujemy tyle sytuacji, co kreowaliśmy w meczach pucharowych, w pierwszych kolejkach. No niestety, porażka, trzeba przyjąć. Moim zdaniem przesadziliśmy trochę ze sparingami. Rozegraliśmy 11 sparingów, do tego doszły 3 mecze pucharowe. Cały czas jeździmy w 12-11 na mecze i to wychodzi. Nie będę mówił, że jest super, że przegrywamy przez przypadek czy coś, bo od 4 meczów ewidentnie jesteśmy w dołku fizycznym i zespoły to wykorzystują, podchodzą do nas agresywnie. Co z tego, że mamy indywidualności, ale indywidualnościami można wygrać raz, dwa, ale jeśli nie wybiegamy i nie wywalczymy całego meczu, to te indywidualności nic nie będą znaczyć i musimy się na tym skupić, żeby jako drużyna grać. Bo mamy naprawdę świetnych 14 zawodników, ale to nie polega na tym, że każdy potrafi grać w piłkę, tylko my musimy grać razem jako drużyna. I na tym trzeba się skupić. Trzeba zacząć walczyć, biegać, bo ewidentnie jesteśmy w dołku fizycznym i to widać. Widać na boisku. Naprawdę bardzo dobry mecz z jednej, jak i z drugiej strony. Widać, że Miłoradzice też nie przez przypadek znajdują się na miejscu, w którym się znajdowali teraz. Już na trzecim bodajże będą. Naprawdę bardzo super mecz na takim boisku, aż przyjemnie się gra. Nic tylko się cieszyć, że drużyny w A-klasie mają takie boisko, taką płytę i można przyjechać i pograć na takim terenie. Nie ukrywam, że dzisiaj mimo naprawdę sporych braków kadrowych wyszło bardzo, bardzo dobrze. Widać było zaangażowanie w każdej minucie, tak? A miejsce i wynik, no powiem tak, nie gramy o awans, nie grozi nam spadek, gramy w każdym meczu o 3 punkty. Jeżeli będzie pierwsze miejsce, to będzie super, jeżeli będzie drugie, będzie super. Myślę, że bardzo dobrze będzie, jeżeli skończymy też na czwartym. Tych sytuacji naprawdę sporo mamy, bardzo, bardzo dużo. No dzisiaj no, akurat to, co można powiedzieć, mieliśmy, no to praktycznie wpadło. Tam można jeszcze 2-3 sytuacje było, ale naprawdę w każdych meczach mamy sporo sytuacji. To jeszcze jest naszą bolączką, że jeszcze powinniśmy wykorzystywać więcej tych sytuacji. Piotrek, zaskoczony takim obrotem sprawy jesteś, że gdzieś Unia te dwie porażki z rzędu zanotowała? Jestem zaskoczony, aczkolwiek no tutaj to zaskoczenie troszkę rozwiał Paweł Miśta, tak? No bo rzeczywiście jak na to spojrzymy, rozegrali 11 sparingów przed startem sezonu, do tego doszły chyba 2 mecze pucharowe, więc stricte przed sezonem zagrali 13 spotkań. Teraz mamy 7 kolejkę, tak, w A-klasach. Musimy spojrzeć. No, tak, 7 kolejek. Tak, czyli to byłby ich 19 mecz, to jest ponad połowa stawki. Oni mają, tak jak tutaj Paweł powiedział, 14 zawodników takich liczących się gdzieś tam do gry, którzy mają swoje umiejętności, ale mają zadyszkę, tak? I już gdzieś tam siadają po prostu kondycyjnie. I nie dają rady, no a świetnie to wykorzystują rywale, skoro Unia nie kreuje tych sytuacji, tak, to nie strzela takiego ogromu bramek jak na początku, tak, no bo wiadomo, w sparingu Unia potrafiła chyba 4-1 Prochowiczankę rozbić, tak, a teraz przychodzi Liga i jest pierwsza zadyszka, no zobaczymy, jak to kondycyjnie będzie dalej wyglądało. Może w zimę będzie trzeba trochę poszerzyć tą kadrę, ale na ten moment no, uciekają Koskowice, tak? Wilki Różana wyprzedzają. No i te Wilki nie łapią tej zadyszki, tak jak w tamtym sezonie.
więc pokazują też swoją siłę, bardzo fajny futbol. No tu akurat skuteczność była na wysokim poziomie, aczkolwiek sami zawodnicy mówią, że jeszcze im tej skuteczności brakuje i w wielu meczach powinni strzelić dużo więcej bramek. Wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia i na pewno Wilki są głodne. Wilki są wiceliderem, mają 5 punktów straty do błękitnych Koskowicek. No, podopieczni trenera Morocha na razie wypracowują sobie taką przewagę, która może zapewnić im już w kilku najbliższych tygodniach fotel lidera na półmetku. No tak, i właśnie te, przy okazji meczu z Wilkami sobie przypomniałem, bo właśnie po chyba 5 kolejkach przyjechałem wtedy do Koskowic. Tam było 5 zwycięstw z rzędu i właśnie z Wilkami Różana 6-1 dostaje. Także fajnie by było pojechać, ale boję się tego Fatum przywieźć. Także. Myślę, że jakby się stało tak, że jakbyśmy przyjechali tam z kamerą i odnotowali pierwszą porażkę, to przynajmniej wobec te auta regionalne nie byłyby wpuszczane z żadnej strony do Koskowic. Tak. Oczywiście to jest pół żartem. Bo naprawdę świetną drużynę zbudował trener Moroch i widać, że w tym roku ma pełen skład. Nie ma problemów tak jak w tamtej kampanii, bo zawsze przy wywiadach zaznaczał, że kogoś mu brakuje. No, teraz jak widać dysponują silnym, mocnym składem i na razie potknięcia nie notują. Zgadza się. Czarni Dziewiń wygrywają z Kuźnią 2 Jawor w Jaworze 4-1, ale dlaczego o tym wyniku? Bo bramki numer 16 i 17 zdobywa Szymon Trawka. No to też widać motor napędowy Czarnych Dziewiń. No i też ma apetyt na powalczenie o koronę Króla Strzelców. Rozmawiałem z Szymonem w trakcie jednego ze spotkań A-klasy. Tak, to był mecz Sparty Parszowice z Kaczawą 2 Bieniowice w Bieniowicach. No i tam właśnie mówił, że ma apetyt na koronę Króla Strzelców. No dobrze mu idzie, 16-17 bramek strzelonych, podobnie jak Wojtek Jurak. Chyba będzie trzeba im zrobić taką rywalizację pozaligową, żeby się wzajemnie mocniej napędzali. Bo, zgadza się. Bo jest, jak widać, tych strzelców kilku w A-klasach, którzy no, tutaj pokazują swoją klasę. I może gdzieś będą kuszeni w przerwie. Pewnie niektóre kluby z okręgówki czy z czwartej ligi będą szukały snajperów. Co jeszcze? No, warte odnotowania po ciężkim starcie sezonu. 3. zwycięstwo z rzędu Albatrosa Jaśkowice, który pokonał Orła Mikołajowice 2-0. Podopieczni trenera Terpiłowskiego. Gdzieś już ten kryzys mają za sobą. No miejmy nadzieję. Tak po cichu te punkty zdobywają. Na razie może nie pompujmy, żeby im nie przeszkodzić. Przegrała pierwsza drużyna, przegrała i druga drużyna Kaczawy Bieniowice. U siebie tam rezerwy przegrywają z RZS-em Lipa. No i też nie widać tej na razie formy z poprzednich rozgrywek. No nie widać, aczkolwiek no wiadomo, no, rezerwy zawsze są taką drużyną, gdzie się eksperymentuje, tak, gdzie się ogrywa zawodników i to jest pierwszy cel, a dopiero później gdzieś tam są te wyniki, więc tutaj na pewno nie ma co bić na alarm, tak? Ale Lipa się podnosi po zwycięstwie z Unią Miłoradzice. No, Kaczawę 2 Bieniowice, bądź co bądź, chyba Kaczawa jest przedostatnia w tabeli, ale nadal no, to jest silny zespół, tak? Który gdzieś tam też mi się wydaje każdemu może te punkty urwać. No ale największą strzelaninę to Park Targoszyn. No właśnie chciałem powiedzieć, największa zagadka tej ligi dla mnie to jest Nysa Wiadrów. Tak, bo ten zespół, który wygrywa takie mecze, na których byśmy nikt nie postawili, no się grają z Parkiem Targoszyn i dostają 10-0. No też to, co podkreślaliśmy, no Nysa Wiadrów jest drużyną złożoną z bardziej doświadczonych zawodników, tak? A Park Targoszyn gra młodymi, może gdzieś tam kondycyjnie po prostu ich zabiegali i wiemy też, że ci bardziej doświadczeni zawodnicy też mają i rodziny, różne sytuacje, teraz jakieś tam komunie, tak. Coś jeszcze jakieś inne może sytuacje. Ale też no, nie można tutaj nie zaznaczyć roli Parku, który naprawdę świetnie sobie radzi w porównaniu do tamtego sezonu. Chociaż też miał taką zadyszkę chwilową, parę spotkań. Ale zauważ, Radek, że oni w tamtym sezonie w ogóle nie
wygrywali, tak? Więc ta zadyszka, nawet jak jest, to nie jest dla nich tragedią, no bo oni punktują, tak? I to dość solidnie, więc tutaj nie ma co bić na alarm po porażkach, bo oni się jeszcze uczą, tak? I podejrzewam, że za sezon będą jeszcze mocniejsi. Zgadza się. Zobaczmy komplet wyników z tej serii gier. Rodło Granowice no bije Tęczę Kwietno 8-0, Unia Miłoradzice Polboto Wielki Różana 1-3, Bazalt Piotrowice Sparta Parszowice 0-2, Albatros Jaśkowice Orzeł Mikołajowice 2-0, Kuźnia 2 Jawor Czarni 9-1-4, Zjednoczeni Gościsław Błękitni Koskowice 4-8, Kaczawa 2 Bieniowice LZS Lipa 3-5, Park Targoszyn Nysa Wiadrów 10-0. Jeszcze zanim tabelę, jak już jesteśmy przy liczbach, to 500 na spotkanie w barwach Rodła Granowice rozegrał ich kapitan, także też wielkie brawa. O, widzisz, a lat dopiero 29, więc z tego co pamiętam z Twittera, więc myślę, że jeszcze tę liczbę wyśrubuje. Wyśrubuje, to na pewno na dosyć mocną liczbę. Błękitni Koskowice na pozycji lidera, poproszę o tabelę, o super. Błękitni Koskowice 21 punktów, Polboto, Wielki Różana na miejscu drugim 16 oczek, Unia Miłoradzice i Czarni Dziewin po 15 punktów na miejscu trzecim. W połowie stawki Bazalt Piotrowice, no i zobaczmy, te trzy zwycięstwa z rzędu jak wywindowały Albatrosa Jaśkowice, już miejsce siódme, 11 oczek, gdzieś tam do podium, 4 punkty, no a dół ligowej tabeli, Park Targoszyn otwiera drugą połówkę, punktów 9 razem z Nysą Wiadrów, na samym dole Zjednoczeni Gościsław, punktów 3, Kaczawa 2 Bieniowice, Tęcza Kwietno, LZS Lipa i Orzeł Mikołajowice po 6 oczek. Może od razu, Piotrek, zobaczmy, jak wygląda komplet wyników z trzeciej grupy Legnicka Klasy. Bo jeszcze będzie okazja, to może chwilkę porozmawiamy, bo nie mamy żadnego materiału w tym tygodniu. Orlik Okmiany przegrywał siebie z Dębem Stowarzyszenia Siedliska 1-4. Sokół Krzywa pokonuje Płomień Michów 6-0. Kolejarz Miłkowice, Błękitni Legzat Kościelec 5-1. Pierwsze zwycięstwo podopiecznych trenera Nowińskiego, zdecydowane, bo 5-1. Górnik 2 Złotoryja, Arka Trzebnice 6-3. Orzeł Wojcieszyn, Huragan Proboszczów 4-2. No i Orzeł Wojcieszyn gdzieś tam już blisko tego podium. Huragan Nowa Wieś Złotoryjska, LZS Nowy Kościół 2-1. Orzeł Zagrodno, Wilkowianka Wilków 4-0. Czarni Rokitki, Huras Krotoszyce 3-1. Ligowa tabela. Bezkompromisowo Rokitki na razie 7 spotkań, 7 zwycięstw, 21 oczek, ale już czują oddech na plecach Górnika 2 Złotoryja, który ma 19 punktów. Najniższy stopień podium dla Dębu Stowarzyszenie Siedliska 16 punktów. Na półmetku Wilkowianka Wilków, a drugą połówkę otwiera Huragan Nowa Wieś Złotoryjska. Na samym dole na razie Błękitni Legzat Kościelec 3 punkty, Orlik Okmiany 4, Huras Krotoszyce również 4 punkty. No i po pierwszym zwycięstwie Kolejarz Miłkowice przeskakuje cały ten dół i jest na miejscu 13 z dorobkiem 5 oczek. Mamy na razie to, co przewidywaliśmy, czyli Czarni Rokitki ścigają się z rezerwami Górnika Złotoryja, no i też gdzieś tam wysoko wszyscy zapowiadali Dom Stowarzyszenia Siedliska, na razie trzecia lokata, więc tutaj na razie takich wielkich jakichś niespodzianek czy też rozczarowań nie ma. No dla mnie rozczarowanie trochę Huragan Proboszczów mimo wszystko, bo gdzieś też się zawsze zapowiadają na te top 3 i... No, do trzeciego miejsca 3 punkty im brakuje. 3 punkty im brakuje, ale mimo wszystko liczyłem, że będą solidniej punktować, tak? I gdzieś tam mimo dobrej postawy widziałbym ich w jeszcze lepszej postawie, chętnie. No i tutaj jeszcze raz poprawa z poprzedniego tygodnia. Michał Kaliciak oczywiście również może się tam włączyć o tą koronę ogólną, która jest liderem, chyba współliderem w tym momencie, jeżeli dobrze... Tak, chyba teraz się zrównał. Tak, z Bartkiem Bielakiem chyba tak. No tam też, no mówię, ma kto strzelać. Jest jeszcze Nowaczewski, nie przypomnę sobie imienia, z Huragana Proboszczów, który ma chyba jedną bramkę mniej niż prowadząca dwójka, jeżeli... I nie widziałem strzelców właśnie z meczu z Huragana Proboszczów, aż padły dwie bramki i też nie wiem, czy tam zaraz nie będziemy mieli trzech prowadzących strzelców. Na pewno strzelców. Podokręg Legnica teraz zaczął tych strzelców zliczać. Fajnie, i super, co tydzień super aktualizuje, więc na pewno zajrzymy, jak już ta aktualizacja będzie. No, zawsze to jest też, jak gdyby mobilizuje tych wszystkich zawodników do tego, żeby gdzieś tutaj
hierarchii snajperów. No tak, jednak jak widzisz gdzieś tam tą swoją aktywność, tak, to jest, nie wiem, jak chociażby z bieganiem, jak się rejestruje na jakiejś aplikacji, to zawsze to tam motywuje, a znajomi zobaczą, a głupio będzie wyglądało, jak przebiegnę 5 km, a nie 10, to pobiegnę dalej. Tak samo jest z bramkami. No. Zgadza się. Jest to publikowane w sieci, to muszę strzelić, muszę tak? Strzelić. Jest widzą, bramek. Tak. Obiecałem Krzyśkowi Kaliciakowi, że powiem kilka słów o meczu z Orła Zagrodno z Wilkowianką Wilków. Do przerwy było 4-0, więc co tutaj dużo mówić. Wygrał zespół zdecydowanie lepszy, który grał lepiej w piłkę, który stworzył więcej sytuacji. Praktycznie wszystkie atuty nasze wyłączyli. Jakichś takich wielkich, klarownych sytuacji nie mieliśmy. Fizycznością i chyba też aspektami czysto stricte piłkarskimi przewyższali nas. No i pewnie wygrali 4-0. Delikatnie pewnie śrubę odkręcili w drugiej połowie przy takim wyniku, co spowodowało, że ten wynik już nie uległ zmianie. Takie mecze się zdarzają. Trzeba grać dalej. Więc gratulacje dla Krzyśka Kaliciaka i Orła Zagrodno. Obiecałem, że powiem, jak ten mecz wyglądał z perspektywy boiska. No i ławki rezerwowej. Dla Wilkowianki mecz się odbył. Dla Wilkowianki mecz się odbył. Odhaczony kolejny mecz. Trzeba o nim jak najszybciej zapomnieć i grać dalej, a za tydzień, no nie lada, wyzwanie. Czarni Rokitki przyjeżdżają do Wilkowa. Więc nie ma rzeczy niemożliwych, ale no rywal naprawdę... No, co tutaj będziemy widzieli Państwo przed chwilą ligową tabelę? No nie, jest to czwarta liga, tutaj można coś przewidzieć. No, obyś się pomylił. Oby. My przenosimy się do pierwszej grupy legnickiej B-klasy. No i tak jak mówiłem, tu dzięki uprzejmości pana Marka Nowaka, trenera Błyskawicy Luboszyce. Mamy bramki ze spotkania Sokoła Niechlów z Błyskawicą Luboszyce. Poprosimy o ten materiał. Niewątpliwie faworytem spotkania pomiędzy Sokołem Niechlów a Błyskawicą Luboszyce byli przyjezdni. Warto nadmienić, iż gospodarze przed tym spotkaniem na swoim koncie mieli raptem jeden punkt. Podopieczni Marka Nowaka nie zawiedli i ograli rywala 5-1. W 5 minucie Błyskawice na prowadzenie wyprowadził Daniel Czaja. W 19 minucie gospodarze co prawda wyrównali za sprawą Pawła Kędzierskiego, ale to było wszystko, na co tego dnia stać było zawodników Sokoła. Kolejne bramki były autorstwa piłkarzy Błyskawicy. Do siatki trafiali dwukrotnie Szybiak Paweł i po jednym razie Marek Nowak i Marek Pawliczak. Błyskawica jest trzecia na prowadzeniu Peryła Potoczek i GLKS Gaworzyce. Też tutaj no, trzeba podkreślić bardzo dobrą tą właśnie postawę GLKS-u Gaworzyce, bo to nie był krezus ligi wcześniej, a w tym momencie no, są na razie współliderem. No i kolejne 12 trafienie dla Odry Grodziec Mały Janusza Kłonowskiego, więc tutaj kolejny snajper gdzieś w tych niższych klasach rozgrywkowych nam się objawia. No co do Błyskawicy Luboszyce, cieszymy się raz z tego, że zawsze możemy na nich liczyć, jeżeli chodzi o materiał, a drugie, no po na razie trzeba im pogratulować postawy, chociaż wiem, że to na pewno nie satysfakcjonuje jeszcze trenera Marka Nowaka. Kilkakrotnie mieliśmy okazję przez te lata rozmawiać z panem Markiem i wiem, że on tutaj chciałby szarpnąć ten najwyższy laur, a jak będzie, no to zobaczymy, bo do tego też no niełatwa droga, bo mamy Perłę Potoczek, no i na razie GLKS Gaworzyce, które gdzieś tam też się mocno rozpychają. Będzie ciężko. Zgadza się. W tej grupie są też rezerwy Zometu, tak, rezerwy Sokoła Jarzmanowej, więc... Party Rudna, to tak, w każdej chwili mogą komuś punkty zabrać. Jest naprawdę taka solidna ta B-klasa jest. Zgadza się. A my zobaczymy komplet wyników właśnie z tej serii spotkań pierwszej grupy legnickiej B-klasy. Mecz rezerw Sokoła Jerzmanowa z Mieszko Dwaruszowice został odwołany, tak jak w poprzednich przypadkach. Zły stan murawy, przez te ulewy. Zryw Kotla, Zamet 2 Przemków 5-4, Wiewierzanka, Wiewierz Odra, Grodziec Mały 3-3, LZS Koźlice, Sparta 2 Rudna 1-1, Kupryt 0-2 Sucha Górna, GLKS Gaworzyce 0-7, Sokół Niechlów, Błyskawica Luboszyce 1-5. Ligowa tabela. Perła Potoczek i GLKS Gaworzyce 18 punktów, Błyskawica Luboszyce i Odra Grodziec Mały po 16 oczek. No i tutaj też trzeba oddać Odrze Grodziec Mały to, co im się należy, więc no, bardzo dobra postawa. I jeszcze jedna rzecz, no mają mecz mniej na przykład niż GLKS Gaworzyce i Błyskawica Luboszyce rozegrane, więc kto wie, czy ta
przy wyrównanej ilości spotkań ta pozycja nie będzie jeszcze lepsza. Na dole Mieszko 2 Ruszowice bez punktów, Sokół Niechlów 1 i Kupryt 0-2 Sucha Górna też 1 punkt. My przenosimy się do drugiej grupy legnickiej B klasy i tutaj fotorelacja ze spotkania z Rywu Stary Łom z Wiktorią Parchów. Poproszę o zdjęcia. Czwarte ligowe zwycięstwo z rzędu odnotowali zawodnicy z Rywu Stary Łom, którzy w ostatniej serii gier rozbili Wiktorię Parchów 6-0. Dwa gole zdobył Markus Mizera, po jednym dołożyli Zbigniew Urszulak, Marcin Sarzyński, Damian Nosal oraz jedno trafienie było samobójcze. Zryw ma 12 punktów i jest piąty, a Wiktoria zamyka ligową tabelę. No, widzieliśmy przed chwilą prezesa w akcji, prezesa Zbigniewa Urszulaka. Wielkie serce do piłki, tak jak byliśmy na otwarciu boiska, on mówił, że zrobił wszystko, żeby ci zawodnicy ze Starego Łomu mogli zagrać na swojej płycie w miejscu, gdzie zespół jest zarejestrowany i do tego dążył, to się udało. I cieszy to, że za tym też idą coraz lepsze wyniki, bo wiemy, że tam jest duży dystans do tych wyników, my to zawsze podkreślamy, ale też cieszy to, że wygrali kolejne ligowe spotkanie. A to wiadomo, że też przyciąga ludzi na boisko. No tak, świetna atmosfera w zespole, dobre wyniki, no czego chcieć więcej w B-klasie, tak? No naprawdę chłopaki pokazują, jak należy tą klasę rozgrywkową traktować, jak należy się bawić piłką i mieć przy tym do wszystkich szacunek i dystans. No ale też w tej grupie, no trzeba już coraz mocniej patrzeć na Wiktorię Niemstów. Tydzień temu porażka wysoka, tak? 1-6 chyba. Ale teraz tak. Platan Siedlce tydzień temu pokonuje Iskrę 2 Księgienice. Dokładnie. I Wiktoria 5-0. Naprawdę świetne spotkanie ich i pokazują, że też mają aspiracje ciut wyższe niż ostatnio. No, kto wie, jak to się zakończy, bo na pewno będą walczyć do końca i tutaj ten awans do A-klasy będzie na pewno też ciekawy. No mamy i rezerwy Górnika Lubin, mamy rezerwy Iskry Księgienice. No ale też trzeba powiedzieć jasno, dobra postawa LZS-u Biała. Teraz 11-0 wygrywają co prawda z outsiderem z Żelaznym Mostem. No tak, ale tylko tutaj jest zespół, Górnik 2 Lubin przegrywał z tym outsiderem 3-0, wyciągnął na 4-3. No tak, także to nie jest takie. No Biała oczywiste. Jest czwarta i ma tyle samo punktów co Górnik 2 Lubin, a jeden punkt mniej niż Wiktoria Niemstów. 3 oczka do prowadzącej Iskry 2 Księgienice, więc tutaj też no, zasługują na pewno na wielkie słowa uznania podopieczni Krzysztofa Bieni, więc no, ciekawie zapowiada się ta rywalizacja również w tej grupie, a my zobaczmy komplet wyników z tej serii gier. Spotkanie Górnika 2 Lubin z Kryształem Chocianowiec przełożone, LZS Biała, LZS Żelazny Most 11-0, Iskra Niedźwiedzice, LZS Komorniki 7-2, Iskra 2 Księgienice, LZS Nowa Wieś Lubińska 8-2, Wiktoria Niemstów Platan Siedlce 5-0, Mywa Goliszów Huzar Raszówka 6-4, Zryw Stary Łom Wiktoria Parchów 6-0. Ligowa tabela: Iskra 2 Księgienice 18, Wiktoria Niemstów 16 i po 15 Górnik 2 Lubin i LZS Biała. Na dole ligowej tabeli Wiktoria Parchów, Żelazny Most po 0, a Komorniki tylko jedno oczko. Trzecia, przedostatnia grupa legnickiej A-klasy. No i tutaj, przepraszam, B-klasy. I tutaj Piotrek zapowiadał tydzień temu to spotkanie i kara Miło Gostowice z Cichą Wodą Tyniec Legnicki. Pojedynek dwóch zespołów, które gdzieś w ligowym czubie. Zwycięski dla Piotrek, dla Ikara Miło Gostowice. Zespół no, zwyciężył 4-1. Jak twoje odczucia po meczu? 1-1, tak. Długo się utrzymywało, jak przyjechaliśmy na mecz, wysiadając z rzutu wolnego 2-1. Nim doszliśmy z kamerą do bramy, to już było 3-1, tak, więc naprawdę... Samochód regionalnej pojawił tak, się dwie, w Miło Gostowicach. Szkoda, że nie zdążyliśmy kamery włączyć. Także dwa szybkie ciosy dla Cichej Wody i można było powiedzieć, że po meczu, tak, bo Ikar zaczął kontrolować to spotkanie. Oczywiście Cicha Woda próbowała gdzieś tam stwarzać sobie sytuację, tak, gdzieś tam też jakieś małe pretensje do sędziów, ale mimo wszystko bardzo dobry mecz z obu stron, tak? I Kara, tak jak tutaj trener wspominał,
z apetytami na... Dopiero będzie wspominał. Dopiero będzie wspominał, tak, przepraszam. Dopiero będzie wspominał, ale powie właśnie o tym, że ta drużyna ma aspiracje, tak, na coś wyżej niż ta B-klasa, szczególnie, że mają bardzo ładny obiekt, bardzo ładną murawę, budynek klubowy. No naprawdę bardzo miło tam się spędza czas i na pewno będzie ta drużyna i ten obiekt przyciągać zarówno zawodników, jak i kibiców. No i bardzo dobre spotkanie, tak, porażka 4-1, dlatego nie rozumiem, dlaczego trener Cichej Wody nie chciał się wypowiedzieć, ale już też obrałem taktykę, że jak ktoś się nie chce wypowiedzieć, to już się nie będziemy dopraszać po prostu do takiej drużyny, już więcej na razie nie jeździmy. No i dlatego też zawsze często ludzie pytają, czemu gdzieś tam te B-klasy omijamy, okrutko omawiamy. No właśnie dlatego, że często jak się przyjedzie, to ktoś nie chce się wypowiedzieć, my tylko tracimy czas, gdzie moglibyśmy być gdzie indziej. No często jest tak, na że razie jeszcze, się prosić i kogoś... Na razie jeszcze no, te B-klasy, wiadomo, no, trzeba gdzieś tam jakoś dobrze traktować, ale, no, ale jak będzie więcej takich sytuacji, to dla mnie to, bo to już jest któraś taka sytuacja i dla mnie nie ma sensu po prostu jeździć na tą klasę rozgrywkową. No tak jak też podkreślamy, jak już biorąc tutaj w obronę słowa że, Piotra. Szczególnie, że nie mieliśmy żadnego materiału z trzeciej grupy A klasy, tak? A cała grała o 11 w niedzielę, tak, więc byśmy mogli tamtą A klasę zrobić, a tutaj fajny mecz na górze tabeli. No a niestety tak, a nie inaczej zostaliśmy potraktowani przez Cichą Wodę, ale tutaj trener Ikara na szczęście nadrobił. Dobra, to posłuchajmy, ja się odniosę też do tego. Posłuchajmy wypowiedzi trenera Ikara Miłobestowice. Pierwsza połowa była dosyć trudna, bo skończyła się wynikiem 1-1. Przegrywaliśmy nawet w końcówce, udało nam się bramkę odrobić. To było dość ważne, bo byśmy dość nerwowo musieli zacząć w drugiej połowie. Bardzo dobrze weszliśmy w mecz. Po 10 minutach było chyba 5 czy 6 sytuacji, w których powinny paść bramki, ale to chyba pozwoliło rywalom jakby uwierzyć w siebie i zaczęli grać coraz lepiej, stawiać nam trudniejsze warunki i ta gra nam się nie zazębiała, mimo że mieliśmy kilka sytuacji. Tutaj honor muszę oddać bramkarzowi gości, na swoich zganić zawodników za brak skuteczności, bo przy takich sytuacjach powinno to po prostu się skończyć wyższym wynikiem już do przerwy i powinniśmy spokojnie prowadzić, jakby kontrolować grę. Na szczęście po przerwie dwie dobre zmiany, uderzyliśmy na 2-1, później 3-1 i praktycznie mecz się ułożył po naszej myśli. Rywal jeszcze tam próbował jakby się odgryźć, ale ta czwarta bramka przesądziła i potwierdziła naszą wyższość piłkarską, bo nie ukrywam, że mam kilku zawodników, którzy nie powinni w takiej klasie grać, no ale... Póki co musimy się tutaj, powiedzmy, męczyć. Obiekt mamy w tej chwili już przygotowany na wyższą ligę i mam nadzieję, że po raz trzeci już chyba, czy czwarty podchodzimy pod rząd do awansu. Ostatnio nam przeszkodziła pandemia, ponieważ będąc nawet drugim zespołem, pierwszym zespołem z drugich miejsc z najlepszym bilansem, no, regulamin się zmienił, bo wiadomo, jakie były sytuacje. No generalnie zawodnicy zrealizowali to, co sobie zamierzaliśmy, bo nie obyło się bez kilku błędów, ale graliśmy z zespołem w sumie z czołówki, tak? Rywal miał chyba tylko jeden czy dwa punkty mniej od nas i potwierdził, że potrafi dużo strzelać bramek i grać dość widowiskowo. Następne mecze nas zweryfikują, zobaczymy. Będziemy mieli też z czołówki rywali. Ostatnio z Rosohatą, żeśmy tutaj 3-3 zremisowali, no i też to tak się nie do końca potoczyło tak jak chcemy. Myślę, że te 2-3 zespoły, które są w tej chwili w czołówce, będą tutaj nadawały ton grze w tej grupie. Piotrek, to co wspominałeś, to gdzieś za tą infrastrukturą dobrą też teraz idą wyniki. My na pewno będziemy przyglądać się temu, a w obronę jeszcze Piotra słów sprzed materiału wideo, no to też proszę wziąć pod uwagę jedną. My dysponujemy jak gdyby jednym
zespołem, który jeździ na dane mecze. Nie jesteśmy telewizją komercyjną, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wypuścić 7 czy 8 czy 10 zespołów, jak to jest w przypadku Ekstraklasy, na to, aby nagrać tyle spotkań, ile byśmy chcieli. Tak naprawdę ten program, bo wtedy powinniśmy rozciąć na każdą poszczególną ligę osobno, no bo jakbyśmy dysponowali, a dysponujemy jednym, więc często stajemy na głowie, żeby gdzieś pojawić się chociaż na kilka minut. Tak staramy się to logistycznie dopiąć, że jeżeli ktoś odmawia, no to jest raz, że brak szacunku, tak to można odebrać, a po drugie, czasami psuje nam cały harmonogram weekendu i później programu, no bo okazuje się, że nagle nikt się nie wypowie z dwóch stron, nie będzie wypowiedzi. Pojechaliśmy, zmarnowaliśmy czas, też trzeba powiedzieć o tym, że jakieś pieniądze czyjeś, tak, no bo auta, praca ludzi i takie inne czynniki. A dodatkowo rozburza nam harmonogram, bo tak jak Piotrek powiedział, mogliśmy wybrać inne spotkanie, pojechać na przykład na trzecią grupę A klasy, na jakiekolwiek boisko i tam nagrać materiał, usłyszeć opinię dwóch trenerów, ale wtedy odbyłoby się to kosztem Ikara Miłogostowice, tak? który zwyciężył w tym spotkaniu. No więc apelujemy, żółta kartka i zobaczymy, co będzie dalej. Przegrywa Mała Unia Rosołata z Poldera Demianowo 2-3. Iskra 2 Kochlice rozgromiła Koronę Kawice 13-2, a Krokus Zrywkę 9-0. No to tutaj też pewnie snajperzy się popisali, ale nie było jeszcze zweryfikowane, kto ile, nie było na portalu internetowym podane, więc nie chcę mówić tutaj o strzelcach, jak to się zmieniła ta klasyfikacja po ostatniej kolejce, co nie zmienia faktu, że Iskra 2 Kochlice po jakimś tam jednym potknięciu pokazała swoją siłę. Tak, i Orzeł Pichorowice też 7-0, też bardzo wysoki wynik. Ja tutaj bym chciał się skupić na Małej Unii z Damianowem. Tutaj moglibyśmy chociażby zawitać. Na przykład. Tylko że ostatnio te drużyny też były, to staramy się gdzieś to rozdzielić, ale już porzucając ten temat, bardzo dobry mecz. Tutaj Damianowo chyba któreś już zwycięstwo z rzędu, nie wiem, czy nie czwarte. Tak, oni mają cztery zwycięstwa i dwie porażki, więc tak, zespół solidny bardzo. Więc wracają na tą zwycięską ścieżkę, bo oni byli taką wiodącym zespołem w swojej grupie w tamtym sezonie. Ale też chciałbym tutaj powiedzieć troszkę o bardziej przykrej sytuacji odnośnie jednego z zawodników Damianowa. Aczkolwiek Tomek ma zerwane więzadła w kolanie i Damianowo prowadzi zrzutkę na operację rekonstrukcji więzadeł, ponieważ sami muszą ją sfinansować. Potrzeba jest na to 15 tysięcy, już ponad 3 tysiące jest zebrane. Także jakby ktoś miał gest, to ja podlinkuję w komentarzu pod odcinkiem tą zrzutkę i jakby ktoś chciał, to można zawsze jakąś cegiełkę dorzucić. Zgadza się. Tutaj dziwi mnie też trochę ta porażka wysoka Korony Kawice, ale widziałem, kto brylował w strzelcach Iskry 2 Kochlice. Pan Stanisław Kwiatkowski 3 czy 4 bramki strzelił, także chapeau bois, panie Stanisławie, bo lata lecą, a forma zawsze ta sama, także gdzieś pewnych rzeczy się nie zapomina i pan wie dobrze, gdzie tą piłkę kopnąć, żeby wpadła do siatki albo poleciała do pana kolegi z zespołu. Z niższych lig się nie wychodzi. Nie. Także jeszcze raz ogromne gratulacje. Zobaczmy komplet wyników z tej serii gier. Pogoń Dębice, Czarni Golanka Dolna 1-4, Orzeł Konary, Campus Lusina 0-3, Ikar Miłogostowice, Cicha Woda, Tyniec Legnicki 4-1, Iskra 2 Kochlice, Korona Kawice 13-2, Zryw Chełm, Krokus Kwiatkowice 0-9, Orzeł Pichorowice, Gama Ujazd Górny 7-0, Poldera Demianowo, Mała Unia Rosochata 3-2, ligowa tabela, zawsze mam problem, Polder Demianowo. Ikar Miłogostowice 16 oczek, Krokus Kwiatkowice punktów 15 i tyle samo ma Iskra 2 Kochlice też 15. W połowie stawki Campus Lusina 12 punktów, tyle samo właśnie Poldera Demianowo i Cicha Woda Tyniec Legnicki. Drugą połówkę otwiera Korona Kawice, a na samym dole Pogoń Dębice i Zryw Chełm 0 punktów, Orzeł Konary 2 oczka, 2 remisy. Ostatnia grupa, czwarta grupa legnickiej B klasy. Tutaj dwa zdjęcia w fotorelacji. Płomień, Nowa Wieś Grodziska, Lechia Rokitnica i Start Osetnica, Orzeł 2 Zagrodno. Poproszę o materiał zdjęciowy.
Po zeszłotygodniowej absencji Bartka Hajduna wszystko wróciło do normy w Nowej Wsi Grodziskiej. Płomień pewnie pokonał Lechię Rokitnica 6-1, a sam Bartek zdobył 4 gole i ma ich w sumie już 18. Dwa trafienia dorzucił Adrian Dereń. Honorowe trafienie dla gości zanotował Łukasz Kurek. Co ciekawe, to był gol, który otworzył wynik tego spotkania. To był gol z 10 minuty, no ale skończyło się 6-1. Płomień jest trzeci i ma jeden punkt mniej niż Lubiatowianka i tyle samo punktów, co Olimpia Olszanica. Równie pewnie swojego rywala pokonały rezerwy Orła Zagrodno. Podopieczni Krzysztofa Kaliciaka pokonali ostatni zespół ligi, Startu Setnica 8-3. Królem polowania Henryk Tkaczyszyn, który zdobył aż 5 goli. 3 trafienia dołożył Kacper Jas. Dla pokonanych trafiali Sałata, Konarski i Piotrowski. No i co ciekawe, dla rezerw Orła Zagrodno było to pierwsze ligowe zwycięstwo w tym sezonie. No i co ciekawe, teraz mecz kolejki. Lubiatowianka lider podejmuje wicelidera z Olszanicy, więc będzie się działo. Ja już zakładam, że tam pełna mobilizacja wśród kibiców Lubiatowa, więc mogą na pewno liczyć na ogromny doping swoich kibiców, więc na pewno będzie ciekawie. No, zgadzam się. Tutaj dwie drużyny, szczególnie bardzo dobra forma Lubiatowianki, co cieszy. No i na pewno ten mecz będzie stał na wysokim poziomie. Tak? Olimpia, jak dobrze pamiętam, w tamtym sezonie tak wróciła do rozgrywek i już się dobrze prezentowała. Także jak widać, da się też wrócić z klasą i fajnie prezentować fajny futbol. Także jeżeli ktoś tam jest z okolic, to na pewno do Lubiatowa warto się wybrać. Zgadza się. No i co? No tak jak mówiliśmy, powrót Bartka Hajduna i od razu 4 bramki. Od razu też jest efekt punktowy. Nie było go tydzień temu i zespół przegrał teraz zwycięstwo pewne 6-1. No i 18 bramka Bartka w tym sezonie w 5 rozegranych spotkaniach. No tak, no tutaj ścigają mamy też, się snajperzy w tych niższych ligach. Tutaj mamy też przymrużenie oka, bo to jest jednak B-klasa. Trzeba było jakiś mnożnik, współczynnik zrobić. Nie, no zgadza jak się. Jak to jest w złotym bucie i... No, chociaż Adam Wasilewski w czwartej lidze strzelił 40 albo 41 bramek w barwach HKS-u strzegą, no to też respekt. No tak, tak. Tutaj nie będziemy królowi zabierać korony, tak? Ale kto wie, jakby tutaj chłopaki się spisali teraz w takich formach w wyższych ligach. No ciekawe. Czas goni, więc zobaczmy komplet wyników z tej ostatniej serii gier czwartej grupy rygnickiej B-klasy. Błękitni Legzat 2 Kościelec, Radziechowianka Radziechów 1-1, Feniks Pielgrzymka, Lubiatowianka Lubiatów 1-5. I też mówiliśmy, że ciekawi jesteśmy postawy Lubiatowianki w Pielgrzymce, bo Feniks był na trzecim miejscu, no ale pewne zwycięstwo Lubiatowianki 5-1. Platan Sichów, Tatra Krzeniów 2-1, LKS Chełmiec, Rataj Paszowice 5-5, Start Osetnica, Orzeł 2, Zagrodno 3-8, Płomień Nowa Wieś Grodziska, Lechia Rokitnica 6-1, Olimpia Olszanica, Iskra Jerzmanice Zdrój 10-1. Ligowa tabela, Lubiatowianka Lubiatów 16 punktów i Olimpia Olszanica wraz z Płomieniem Nowa Wieś Grodziska po 15 oczek, tuż za ich plecami Feniks Pielgrzymka. Na dole ligowej stawki Start Osetnica z 1 punktem, Orzeł 2, Zagrodno, Iskra Jerzmanice Zdrój po 3 oczka. No i cóż, tym akcentem przyszło nam zakończyć dzisiejsze omawianie tego, co działo się na lokalnych boiskach. Piotrek, nie mamy nic przeciwko, aby w kolejny weekend też było kilka takich niespodzianek jak w ten, aby snajperzy kontynuowali swoje pasy, a może ktoś jeszcze gdzieś tam wyskoczy zza pleców i błyśnie skutecznością. No z pewnością ten sezon jest bardzo ciekawy i obfity w niespodzianki, obfity w zwroty akcji, gonienie wyników, w multum goli jednego zawodnika, także na pewno coś ciekawego nas czeka. Dokładnie. Tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek programu Piłkarskiej Niższej Ligi ze studia telewizji regionalnej. Żegnają się z Państwem Radosław Salamon i Piotr Fortuna. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Na sportowe emocje z regionu zaprasza sieć restauracji Hanoi. Orientalny smak miasta.
Sponsorem programu są Płytki Rokitki, salon płytek i armatury sanitarnej. Na piłkarskie podsumowanie tygodnia zaprasza firma Saler Polska z siedzibą w Legnicy. Oficjalny dystrybutor sprzętu sportowego marki Saler w Polsce.